Od 10 lat, kiedy uroczyście poświęcono i odsłonięto w 2005 roku cmentarz Orląt Lwowskich, Polacy czekali na powrót dwóch kamiennych lwów, które zostały w latach 70. usunięte przez władze sowieckie. W wyniku wieloletnich starań stronie polskiej udało się uzyskać przychylność administracji miasta Lwowa i 17 grudnia kamienne lwy wróciły na swoje historyczne miejsce. To jest dla nas pełne zaskoczenie. Jesteśmy po prostu obradowani tym faktem. Dzisiaj jeden i drugi lew stoją na tych swoich historycznych postumentach. Mówimy, że to były lwy tułacze, które były skradzione w latach 70. z tego cmentarza. Oczywiście w swoim czasie stanowiły taką wizytówkę miasta Lwowa. Dotychczas jeden kamienny lew stał na wyjeździe ze Lwowa w stronę Winnik, a drugi obok zabudowań szpitala psychiatrycznego przy ulicy Kulparkowskiej. To jest wielkie wrażenie dla lwowiaków, tych starszego pokolenia, bo cały czas czekaliśmy na to, że i mieliśmy nadzieję, że te lwy wrócą z wielką trudnością, ale wróciły, bo dłuższy czas stały. Jeden na ulicy Pełczyńskiej stał, później go stamtąd zabrano, postawili go na Kulparkowskiej, tam właśnie, a drugi z tych lwów stał u wylotu w kierunku Winnik, tak w krzakach stał. Dwa kamienne lwy strzegły wejścia do pomnika chwały od południa. Jeden z nich miał na tarczy herb Lwowa z napisem Zawsze wierny, drugi zaś godło Polski z napisem Tobie Polsko. Polacy ze Lwowa wierzą, że te napisy również wrócą, a cmentarz Orląt Lwowskich wróci do stanu sprzed wojny. Trzeba życzyć większego, ale na razie musimy się zgodzić z tym, co jest, ponieważ żeby nie drażnić naszych dzisiejszych współobywateli, wiemy, który lew co znaczy, także zawsze wierny Tobie Polsko mamy w swoich głowach, a na wizy też mogą wrócić. Powoli, jak już mówiłem, lwy są na miejscu, w tym kierunku widzimy być może i brama powstanie za jakiś czas, a tam już będzie kolej na odnowienie kolumn pomnika chwały. Mamy nadzieję, że i w dalszym ciągu to wszystko, jak to się mówi, i ta kolumnada z czasem powstanie i stanie to wszystko na swoje poprzednie miejsca, jak było dotychczas. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zapowiedziała konserwację obu figur na wiosnę 2016 roku. Strona polska sfinansuje także wykonanie replik obu lwów i umieszczenie w dotychczasowych miejscach.